Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj temat, który dotyczy osoby Pana Jezusa Chrystusa. I ten temat jest związany z tym, że Pan Jezus został zapowiedziany już w Starym Testamencie. I to, że o tym możemy wiedzieć, prześledzimy w różnych miejscach Pisma Świętego. Więc pierwsze miejsce, które weźmiemy pod uwagę, to jest Ewangelia Jana. Pierwszy rozdział, 45 werset. Pierwszy rozdział Jana, pierwszy rozdział, 45 werset. Widzimy tutaj wyraźnie takie słowa. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Więc widzimy tutaj wyraźnie informację pochodzącą od Filipa i Natanaela, dokładnie z ich rozmowy. I Filip powiedział Natanaelowi wyraźną informację, że znalazł tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz. Czyli jednoznacznie od początku Ewangelii Jana widzimy wyraźne świadectwo, że zapowiedziany był Pan Jezus Chrystus przez Mojżesza i że wyraźnie widzimy tutaj, że Pan Jezus był zapowiedziany przez proroków. Tego Jezusa Nazareńskiego, syna Józefa. Brzeska mówi, po tym Filip znalazłszy Natanaela, powiedział mu, znaleźliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, onego Jezusa Nazareńskiego, syna Józefowego. Więc mamy wyraźną informację, że Słowo Boże uważa to za oczywiste, że Pan Jezus Chrystus był zapowiedziany w Starym Testamencie. I to jest od razu informacja, którą spotykamy na samym początku Ewangelii Jana. Kolejne miejsce, które możemy wziąć pod uwagę, to jest, a jeszcze może wspomnę, że w Biblii Gdańskiej te słowa są przedstawione tak. Filip znalazł Natanaela i rzekł mu: Znaleźliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefowego z Nazaretu. Kolejne miejsce, którym chciałbym, żebyśmy się zajęli, to jest Psalm 118, werset 22. Psalm 118, werset 22 zawiera następujące słowa. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Te słowa jednoznacznie są w Nowym Testamencie odnoszone do osoby Pana Jezusa Chrystusa. Czyli te słowa, które w Brzeskiej brzmią kamień, który odrzucili budujący, postawion jest na wierzchu węgłowym, albo Gdańska kamień, którzy odrzucili budujący, uczyniony jest głową węgielną. Te wyraźne słowa zawarte są w Psalmie 118. Psalm 118, werset 22. Werset 22. Czyli kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. I ta zapowiedź, na przykład w Mateusza 21 rozdział, 42 werset, Mateusza 21, te słowa brzmią następująco. Rzecze im Jezus. Czy nie czytaliście nigdy w pismach,
Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Jednoznacznie zatem widzimy tutaj, że Pan Jezus odnosi te słowa do siebie. Te słowa, które wcześniej padły w psalmie 118, werset 22. Czyli to nie było żadne zaskoczenie dla tych ludzi, z kim mają do czynienia. Mieli do czynienia z tym, którego zapowiadał Stary Testament. Kolejne miejsce to jest z Łukasza, 20 rozdział, 17 werset. Łukasza 20, 17. Łukasza, 20 rozdział, 17 werset. I tutaj mamy takie słowa. On zaś, spojrzawszy na nich, rzekł. Cóż więc znaczy to, co napisane? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Jednoznacznie to odnoszone jest do Pana Jezusa w Łukasza 20:17. Oglądaliśmy to już wcześniej w materiale na temat Ewangelii Łukasza, 20 rozdział. Było już na kanale to opracowanie. Natomiast tutaj jednoznacznie widzimy, że Bóg był przedstawiony tutaj jako ten, który wydzierżawił winnicę wieśniakom i odjechał. A następnie, gdy przyszedł czas rozliczeń, to wieśniacy się nie sprawdzili, bo odrzucili tego, który jest zapowiedziany w Nowym i w Starym Testamencie. Jest zapowiedziany w Starym Testamencie. Szerzej przeczytam ten fragment z Łukasza, 20 rozdział, żebyśmy mieli szerszą perspektywę. 20 rozdział. Od 17 wersetu mamy ten fragment wypełniający nam Psalm 118. Lecz ta przypowieść zaczyna się od 8 wersetu rozdziału 20. Wtedy Jezus im powiedział, to i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. I zaczął mówić do ludzi taką przypowieść. Pewien człowiek założył winnicę. Wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał na dłuższy czas, a we właściwym czasie posłał sługę do rolników, aby mu dali część plonów winnicy, lecz oni go pobili i odesłali z niczym. Ponownie posłał innego sługę, ale oni i tego pobili, znieważyli i odesłali z niczym. Posłał jeszcze trzeciego, a oni również jego poranili i wyrzucili. Wtedy pan winnicy powiedział, co mam zrobić? Poślę mego umiłowanego syna. Może go uszanują, gdy go zobaczą. Lecz gdy rolnicy go zobaczyli, naradzali się między sobą i mówili, to jest dziedzic, chodźmy, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Cóż więc zrobi z nimi pan winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę odda innym. Gdy oni to usłyszeli, powiedzieli, nie daj Boże. Więc widzimy jednoznacznie, poślę mego umiłowanego syna. Bóg posłał Pana Jezusa Chrystusa, o którym te fragmenty nam wyraźnie świadczą. Pan Jezus Chrystus, umiłowany Syn, On już był umiłowanym Synem przed wysłaniem, bo inaczej nie byłoby wyślę mego Syna, tylko wyślę tego, który stanie się Synem. Nie, On już w momencie wysyłania był odwiecznym Synem Bożym. Więc mamy wyraźne świadectwo, że ten odwieczny Syn Boży jest zapowiedziany w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie mamy wyraźne wypełnienie tego. Kolejne miejsce to jest Psalm 110, werset 1. Tutaj widzimy takie słowa. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej,
aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Czyli Psalm 110. Werset pierwszy. I te słowa są w Nowym Testamencie znowu bez jakiegokolwiek problemu przez tych, którzy świadczą o Chrystusie, odnoszone do Pana Jezusa Chrystusa. Jest to jednoznacznie, wyraźnie tutaj widoczne. Na przykład Mateusza, 22 rozdział, werset 42. I tutaj widzimy, że Pan Jezus mówi, spytał ich Jezus, mówiąc, co się wam zda o Chrystusie? Albo co sądzicie o Chrystusie? Czy im jest synem? Mówią mu, Dawidowym. Dawidowym synem. Czyli jednoznacznie widzimy, że dalej Pan Jezus to odnosi do siebie i rzekł im, jakoż wtedy Dawid w duchu zowie go Panem, mówiąc, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły Twoje pod nóżkiem nóg Twoich. Jeśli wtedy Dawid zowie go Panem, jakoż jest synem jego. A żaden nie mógł mu nic odpowiedzieć, ani śmiał żaden od onego dnia o to go więcej pytać. Więc tutaj widzimy jednoznacznie, że te słowa, które przed chwilą wzięliśmy z Psalmu 110, werset pierwszy, są tutaj w Mateusza 22:42. Mateusza 22, rozdział 42, werset są odnoszone jednoznacznie do Pana Jezusa. Nie jest to żaden przypadek, bo Pan Jezus został zapowiedziany już od dawna w pismach Starego Testamentu. Nie był to przypadek, że przyszedł to wszystko wypełnić. Kolejne miejsce to jest Psalm 118, 26 werset. I tutaj widzimy takie słowa. Niechaj będzie błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Dobrorzeczemy wam, którzy jesteście z domu pańskiego. Albo z Brytyjki, błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, błogosławimy wam z domu pańskiego. Są to jednoznacznie odnoszone do Pana Jezusa Chrystusa słowa z Psalmu 118. Psalm 118, werset 26. W którym miejscu te słowa są przez Pana Jezusa zawłaszczone jako odnoszące się do Niego? Między innymi w Mateusza 23, rozdział 39, werset. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mię od tego czasu, aż rzeczecie błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Widzimy tu jednoznacznie. Pan Jezus te słowa odnosił do siebie. Mateusza 23, 39. Zatem jest to wyraźnie widoczne, że Pan Jezus się przyznaje do tych słów jako do odnoszących się do Niego. I po prostu masz niewielki wybór. Albo uznajesz, że miał rację odnosząc te słowa do siebie, albo uznajesz, że nie miał prawa tego uczynić. Nie ma neutralnego gruntu. Kolejne miejsce. Psalm 41, werset 10. I tutaj Pan Jezus jest zapowiedziany w taki sposób. Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, podniósł piętę przeciwko mnie. Czyli Pan Jezus jest przedstawiony jako ten, który będzie miał takiego przyjaciela, który go po prostu w przyszłości
wykorzysta, bo jadł jego chleb i podniesie piętę przeciwko niemu. Lub jak mówi bardziej dosadnie Brzeska, i ten też, z którym mem mieszkał w pokoju, a któremu ufał i który ze mną chleb mój jadał, wjeżdżał przeciwko mnie. Lub także i ten, z którym mem żył w pokoju, jak mówi Gdańska, któremu ufał, który chleb mój jadał, podniósł piętę przeciwko mnie. Czyli Psalm 41, werset 10. I tenże Psalm 41, werset 10 jest w Nowym Testamencie przytoczony jako odnoszący się do Chrystusa. Jest to w Ewangelii Jana 13, rozdział 18, werset. I co my tu widzimy? Nie o was wszystkich mówię, ja wiem, których wybrałem, lecz niech się wypełni Pismo. Ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Więc widzimy jednoznacznie, że Pan Jezus w 13 rozdziale odniósł te słowa do siebie, całkowicie do siebie. Czyli Ewangelia Jana 13:18. Ewangelia Jana 13:18. Jest to wspaniała lekcja, że Pan Jezus jest zapowiadany już w Starym Testamencie i to w jak najdrobniejszych szczegółach. Kolejne miejsce jest Zachariasza, 13 rozdział, 7 werset. Zachariasza 13:7. Słowa Zachariasza, 13 rozdział, 7 werset, brzmią następująco. Ocknij się mieczu przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi, mojemu towarzyszowi, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza i będą rozproszone owce. Ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim. Albo ocuć się o mieczu nad pasterzem moim i nad mężem, towarzyszem moim, mówi Pan zastępów. Uwierz pasterza, a rozproszą się owce i obrócę rękę moją ku maluczkim, jak mówi Brzeska albo Gdańska. O mieczu, ocknij się na pasterza mego i na męża, towarzysza mego, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza, a owce rozproszone będą, ale zaś obrócę rękę moją ku maluczkim. Tyle Brzeska. Więc widzimy Zachariasza 13 rozdział 7 werset i tenże fragment zapowiada nam Pana Jezusa, który będzie po prostu wydany na śmierć. I widzimy tutaj, że w Mateusza 26:31 Słowo Boże odnosi to do Pana Jezusa. I widzimy, wtedy mówi do nich Jezus: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Jest to jednoznacznie widoczne. Mateusza 26:31. A więc mamy wyraźnie pokazane, że te słowa są przez pisma Nowego Testamentu, chrześcijańskie pisma greckie, odnoszone do osoby Pana Jezusa, zapowiedzianego w Starym Testamencie, hebrajskich pismach. I tutaj jednoznacznie jest powiedziane, że Jezus wiedział o tych słowach i na tej podstawie wypowiedział to, odnosząc się do tych słów. Kolejne miejsce, które pokazuje, że Pan nasz Jezus Chrystus był w Starym Testamencie zapowiedziany, to jest miejsce z Izajasza 53:12.
Izajasza 53:12. Izajasza 53:12 to są następujące słowa. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Jednoznacznie widzimy tutaj, że Pan Jezus jest zapowiedziany jako ten, który został wydany i poniósł grzech wielu. W Nowym Testamencie nie musi być nawet konkretnego miejsca, które odnosi się do tego wydarzenia, bo cała historia ukrzyżowania Pana Jezusa za Twoje grzechy pokazuje jednoznacznie, że to się wypełniło. Ale ponieważ Słowo Boże jest precyzyjne, ponieważ Słowo Boże jest dokładne, ponieważ Słowo Boże zawiera w sobie również tego typu wskazania, to widzimy w Ewangelii Łukasza 22 rozdział 37 werset. I tutaj Pan Jezus mówi: albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano. Do przestępców był zaliczony. To bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. Czyli jednoznacznie widzimy, do przestępców był zaliczony. Do przestępców był zaliczony, Łukasza 22:37. Łukasza 22:37. I kolejne miejsce jest z Mateusza 27:46 a około godziny 9:00 zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił. 9:00 godzina w Piśmie Świętym jest to godzina mierzona według czasu hebrajskiego i jest to mniej więcej 9 plus 6, bo około 6 rano wstawało słońce w Izraelu i to powoduje, że oni mierzyli czas od wstania wschodu słońca do momentu zachodu słońca i to było mniej więcej 12 godzin. Te godziny nie były godzinami 60-minutowymi, tylko okres dnia dzielił się sztywno na 12 godzin i te godziny były czasem dłuższe niż 60 minut, czasem były krótsze niż 60 minut, a czasami niemal równe 60 minutom. Cała doba miała oczywiście odpowiednik naszych 24 godzin. I co tutaj widzimy? Że około godziny 15 naszego czasu Pan Jezus donośnym głosem zawołał: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie pozostawił. Werset wcześniej jest powiedziane, że od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię. Czyli 3 godziny było ciemno od 12 naszego czasu, bo to jest odpowiednik 6 godziny, do 15 godziny danego dnia. A więc wtedy, kiedy słońce najczęściej, najmocniej, najjaśniej świeci w każdym zakamarku, a co dopiero w takim miejscu jak Izrael, który jest w bardzo nasłonecznionym miejscu, to mimo tego widzimy, że wtedy słońce na 3 godziny zaćmiło się. Nie było to zaćmienie słońca. To była ciemność zalegająca całą planetę Ziemię
wtedy, kiedy w Izraelu było między 12 a 15. I kolejne miejsce to jest właśnie ten Mateusz 27:46. I tenże fragment był w Starym Testamencie zapowiedziany w między innymi Psalmie 22. Psalm 22, werset 2 albo 1, zależy jak go liczymy. Czyli Psalm 22, werset 2. I tutaj są takie słowa. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Widzimy, że to są te słowa, które się wypełniły w Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, 46 werset. Kolejne miejsce, które pokazuje nam, że Pan Jezus został wyraźnie zapowiedziany jeszcze w Starym Testamencie, to jest miejsce, które jednoznacznie odnosi się do Pana Jezusa w Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, 46 werset. Łukasz 23:46. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, 46 werset zawiera w sobie takie słowa. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. W Gdańskiej, a Jezus, zawoławszy głosem wielkim, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mojego, a to rzekłszy skonał. Albo w Brzeskiej, zawołał tedy Jezus głosem wielkim, a rzekł: Ojcze, w ręce Twe podawam ducha mojego, a to rzekłszy skonał. I te słowa były w Starym Testamencie już zapowiedziane wcześniej, co widzimy między innymi w Psalmie 31. Psalm 31, werset 5. Psalm 31, werset 5. I mamy tu wyraźnie napisane: w ręce Twoje polecam ducha mojego. Odkupiłeś mnie, Panie Boże wierny. Jest to wyraźna zapowiedź śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Już w Starym Testamencie te słowa zostały odnotowane. Kolejne miejsce to jest miejsce z Daniela, 7 rozdział, 13 werset. Daniela 7:13. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, i doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. Daniela 7:13. Daniela 7:13 jest tutaj wyraźnym odniesieniem do tego, gdy Pan Jezus Chrystus przyjdzie i ustanowi nowe przymierze. Nowe przymierze, jak wiemy, będzie zawarte z Izraelem i Judą. I tutaj widzimy, że jest tutaj Marka. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 62 werset.
I co tutaj widzimy? A Jezus rzekł, jam jest. Powiedział to Żydom. Powiedział to arcykapłanowi. I ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi. Czyli ten moment, kiedy Pan Jezus przyjdzie, aby ustanowić nowe przymierze, bo dzisiaj nowego przymierza jeszcze nie ma, to jest jeszcze przyszłość. I to jest Ewangelia Marka 14, rozdział 62, werset. Marka 14, rozdział 62, werset. Nie ma jeszcze nowego przymierza, bo jak wiemy ze Słowa Bożego, nowe przymierze zostanie zawarte i ono będzie zawarte z nikim innym, jak właśnie z Izraelem i Judą, z dwoma domami izraelskimi. Nie mamy się przejmować tym, że nie wiemy, gdzie jest 10 plemion izraelskich. Bóg wie, gdzie one są. I skoro najważniejsza osoba wie, gdzie one są, to On dokładnie ich sprowadzi do ziemi Izraela i wtedy będzie zawarte nowe przymierze. W Hebrajczyków mamy wyraźnie powiedziane, że jest to przyszłość. Zawrę nowe przymierze. Czyli dziś jeszcze nowego przymierza nie ma. Ono będzie zawarte, gdyby dzisiaj było pochwycenie, to 1007 lat od momentu, gdy ja zostanę zabrany do nieba przez Boga. I to będzie, załóżmy, jeżeli dzisiaj by Pan Jezus przyszedł po Kościół, po swoich, w tym po mnie, to 7 lat byłoby ucisku i przejęzyczyłem się po 7 latach od dzisiaj. 1007 lat od teraz to będzie koniec świata. Natomiast 7 lat od momentu, od teraz, gdyby dzisiaj teraz było pochwycenie, będzie zawarte nowe przymierze, bo nowe przymierze inaczej jest określane jako tysiącletnie królestwo albo milenium. Ono będzie trwało 1000 lat. Czyli jednoznacznie widzimy, że pochwycenie uruchomi zegar taki proroczy. Wtedy zacznie trwać 7-letni okres nazywany tygodniem lat Daniela. Mamy to opisane w Daniela 9 rozdział. I to będzie 7 lat trwało. A potem będzie to, co jest opisane w Mateusza 25 rozdział. I wtedy sprawiedliwi wejdą do Królestwa Bożego, do tysiącletniego Królestwa, albo inaczej nowego przymierza. Nowe przymierze wtedy będzie zawarte z Izraelem i Judą. I to będzie trwało 1000 lat. Teraz nowego przymierza jeszcze nie ma. Ale ono się zacznie właśnie tym, o czym mówi tutaj Pan Jezus w 62 wersecie 14 rozdziału Marka, że Żydzi ujrzą go, przychodzącego z obłokami niebieskimi. I ci mordercy Pana Jezusa, którzy tutaj są, czyli zleceniodawcy morderstwa Pana Jezusa, arcykapłani, między innymi, też Pana Jezusa zobaczą. Bo jest powiedziane, ujrzy go każde oko. Każde, także tych, którzy zdążą już do tego czasu umrzeć, ich ciała się rozłożą, a mimo to zobaczą go. Kolejne miejsce to jest pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, 15 werset. Pierwsza Mojżeszowa.
Trzeci rozdział, 15 werset. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Jest to tak zwana protoewangelia, słowa, które w obecności Adama i Ewy powiedział Bóg i powiedział to do węża. I tenże wąż, jest tutaj powiedziane, że na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł. I to jest zapowiedź tego, co się stanie w Nowym Przymierzu. Bo w tysiącletnim królestwie wąż będzie jadł proch. Częściowo się to spełniło, bo już się na brzuchu czołga wąż. A więc nie widzimy jeszcze, żeby wąż jadł proch. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Jest to jednoznaczne odniesienie do Pana Jezusa Chrystusa. Pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział, 15 werset. Kolejne miejsce to jest księga pierwsza Mojżeszowa, 49 rozdział, 10 werset. Co tutaj mamy pokazane? Znowu o Panu Jezusie jest zaprorokowane, że nie oddali się berło od Judy, no Pan Jezus jest z pokolenia Judy, ani buława od nóg Jego, aż przyjdzie władca Jego i Jemu będą posłuszne narody. Czyli widać zapowiedź znowu tego, co się wypełni w Nowym Przymierzu, w tysiącletnim królestwie. Będą wtedy posłuszne Chrystusowi narody. Kolejne miejsce to jest Księga Pierwsza Mojżeszowa, 24 werset tego samego rozdziału. Brzmi: łuk jego stale napięty, a ramiona jego i ręce giętkie dzięki pomocy mocarza Jakuba. Stamtąd, gdzie jest pasterz, poka Izraela. Opoka Izraela. Czyli jednoznacznie jest tu zapowiedziany Pan Jezus jako ten, który jest i pasterzem, i opoką Izraela. To, że to chodzi o tą samą osobę, widać fajnie w Brzeskiej. Łuk jego został duży, a ramiona rąk jego wzmocniły się w rękach mocarza Jakubowego. Stądże był pasterzem opoki izraelskiej. Czyli widzimy jednoznacznie, że jest to zapowiedź dotycząca Pana Jezusa Chrystusa, on to wypełni. Kolejne miejsce to jest księga czwarta Mojżeszowa, zwana Księgą Liczb. 24 rozdział, 17 werset. Czwarta Mojżeszowa, 24, 17. Tutaj mamy proroctwo związane z wypowiedzią człowieka, który, no więc, przewiduje on przyjście i tego, że ujrzy. Ujrzę go, ale nie teraz. Wejrzę nań, ale nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, a sceptrum wywyższy się z Izraela i pokruszy książęta Moabu, a wszystkich synów Seta wytraci.
albo widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela i roztrzaska skronie Moabu, ciemię wszystkich synów Seta. To mówi Słowo Boże, pokazując nam, że w Starym Testamencie już był zapowiedziany Pan Jezus jako ten, który pokona wrogów Izraela i jest tu nazwany gwiazdą z Jakuba, bo Pan Jezus będzie pochodził z Jakuba i ujrzę go, ale nie teraz. Gdzie ten prorok widzi wyraźnie, że to jest dopiero przyszłość, kiedy go ujrzy. Kolejne miejsce to jest miejsce związane z Dziejami Apostolskimi, 3 rozdział, 22 werset. Wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg, jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Czyli Mojżesz powiedział, proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. A kolejna część tego wersetu, jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Zatem widzimy jednoznacznie Dzieje Apostolskie 3:22. I te Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, 22 werset, mówią o jakimś fragmencie z Mojżesza, gdzie Mojżesz zapowiadał proroka jak on, i że to tym prorokiem jest właśnie Pan Jezus Chrystus. I to jest przecież powtórzone w Dziejach Apostolskich, tak żeby nie było żadnych wątpliwości, w 7 rozdziale, 37 werset, 7:37. I tu są takie słowa, to jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka jak ja wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. Widzimy zatem wyraźnie, że jest tutaj powiedziane, że w Starym Testamencie Mojżesz zapowiadał Jezusa. W którym miejscu zapowiadał Pana Jezusa? No więc widzimy w słowach odnoszących się do tego, że Pan Jezus był zapowiedziany przez Mojżesza w słowach proroka jak ja. Wzbudzi wam Pan. I kolejne miejsce, które tutaj weźmiemy, to jest Izajasza 9 rozdział 5 werset. Izajasza 9 rozdział 5 werset. Padają tutaj takie wyraźne słowa dotyczące zapowiedzi Pana Jezusa Chrystusa. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, pełen mocy Bóg, ojciec odwieczny, książę pokoju. Albo inaczej, albowiem dzieciątko narodziło się nam, syn dam Dan jest nam, panowanie jego położone na ramieniu jego i wzową imię jego dziwny, radny, Bóg mocny, ojciec wieczny, książę pokoju. Są to słowa, które jednoznacznie wskazują na Pana Jezusa Chrystusa jako zapowiadanego przez proroka Izajasza. Kolejne miejsce to jest miejsce z Izajasza 11, rozdział 10, werset. Izajasza 11, rozdział 10, werset. W
W tym fragmencie mamy taką zapowiedź. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isaiego, który zaopocze jako sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. Lub jak mówi Brzeska, i stanie się dnia onego, iż latorośli Jesse, która stanie za chorągiew w narodziech, pogani szukać będą, i będzie chwalebne odpoczynienie jej. Jednoznacznie widzimy tutaj zapowiedź, że nastanie kiedyś czas, kiedy będzie właśnie potomek Jessego, Isaiego, czyli Pan Jezus Chrystus, on będzie rządził. Kolejne miejsce to jest Izajasza, 7 rozdział, 14 werset. Izajasza, 7 rozdział, 14 werset. Także piękna, wyraźna zapowiedź osoby przyjścia, osoby Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel, albo jak mówi Brzeska, dlategoż Pan da wam znamię. Oto Panna pocznie, a porodzi syna, a wzowiesz imię jego Emanuel. Lub jak mówi Gdańska, przetoż wam sam Pan da znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna, a nazwie imię jego Immanuel. I co my znajdujemy tutaj w Mateusza, pierwszy rozdział, 23 werset, wypełnienie tych słów Mateusza 1:23. Mateusza 11, pierwszy rozdział, 23 werset, i tutaj jest wyraźnie powiedziane: oto niektóra panna będzie przemienna i porodzi syna i nazowiesz imię jego Emanuel, co, jeśli byś wykładał, znaczy Bóg z nami. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Kolejne miejsce, ale to miejsce jest ciekawe, bo ono mówi o dwóch chrześcijańskich ważnych prawdach. Pierwsza prawda to jest, że Pan Jezus jest Bogiem, Bóg z nami. Druga chrześcijańska prawda, że On jest Synem, czyli odwiecznym Synem Bożym. Można jeszcze powiedzieć, że jest tu przy okazji wspomniane, że urodzi go dziewica, czyli trzeci fakt. Kolejne miejsce to jest pierwsza Samuelowa, rozdział 2, werset 10. Samuela 2:10. W pierwszej księdze Samuela, rozdział 2, werset 10. jest powiedziane: walczący z Panem będą zdruzgotani. Najwyższy w niebie pobije ich. Pan sądzić będzie krańce ziemi i da moc królowi swemu i wywyższy róg pomazańca swego. Widzimy tu jednoznacznie, że jest Pan Jezus zapowiedziany jako ten, który będzie na terenie ziemi izraelskiej, aż po krańce ziemi izraelskiej, aż po krańce ziemi izraelskiej będzie sądzić, czyli wykonywać prawo. Nie będzie to coś, co wyklucza to, że on globalnie również będzie wykonywał tą władzę, ale w granicach Izraela będzie szczególna moc działania Pana Jezusa w czasie Nowego Przymierza, w czasie tego okresu, który jeszcze nie nastąpił, bo jeszcze wilk nie mieszka razem z jagnięciem.
w sposób taki, żeby jagnię nie odniosło szkody. Zatem mamy wiele takich miejsc ze Słowa Bożego, które nam jednoznacznie pokazują, że Pan Jezus Chrystus był zapowiedziany w Starym Testamencie. I dla nas ma to praktyczne znaczenie takie, że skoro te pisma Starego Testamentu już wiele, wiele, wiele wieków temu powstały, jeszcze zanim powstała pierwsza sytuacja z Nowego Testamentu, była przerwa 400 lat między Starym Testamentem a Nowym. Bóg milczał. I w tym Starym Testamencie było wyraźnie zapowiedziane, że przyjdzie Pan Jezus Chrystus, który umrze za twoje grzechy. Zatem czy ty już pojednałeś się z Bogiem? Wyznałeś Bogu twoje grzechy? Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. I odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Wyznaj Bogu, że jesteś grzesznikiem i powiedz, że na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa uważasz, że On ma moc cię uratować, że ta ofiara jest doskonała i wystarczająca. Więc zachęcam was do czytania Biblii, Słowa Bożego. I Słowo Boże jednoznacznie pokazuje, że warto zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. On nigdy nikogo nie zawiódł. On jest tym, który nawet jeżeli ma osobiście sam ponieść szkodę, dotrzymuje słowa. Zatem serdecznie dziękuję za uwagę. Z Bogiem.